na raport zaprasza Kinga Jamioła. Zapraszam Państwa na dzisiejszy raport. Dziś w serwisie między innymi... Gwałciciel złapany na gorącym uczynku przez policjantów. Ojciec z ponad 3 promilami. Dziś Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Znaleźli się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Późnym wieczorem sosnowieccy policjanci z Wydziału Kryminalnego, jadąc nieuznakowanym samochodem jedną z ulic dzielnicy Niwka, zauważyli, że pod wiatą jednego z przystanków ma miejsce szarpanina. Natychmiast podjęli interwencję, dzięki której zatrzymali na gorącym uczynku gwałciciela. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, pełniąc nocną służbę, natrafili na szarpaninę, która miała miejsce na jednym z sosnowieckich przystanków. Jak się później okazało, to nie była bójka, tylko próba gwałtu. No i okazało się to niecodzienna sytuacja, bo między szarpanina dochodziła między kobietą a mężczyzną. Jak się później okazało, 32-latek próbował zgwałcić mieszkankę Sosnowca. Ona w pierwszej takiej kolejności próbowała ucieczki. Oczywiście policjanci udaremnili oddalenie się z tego miejsca. Zatrzymali kobietę i udzielili jej natychmiastowej pomocy oraz przekazali pod opiekę lekarzy. 32-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty za próbę gwałtu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Jednak czyn był na tyle poważny, że sąd zdecydował o tym, że mężczyzna na wyrok zaczeka w areszcie, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące. Zaniepokojona losem córki, matka zadzwoniła do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Żorach i poinformowała go o tym, że jej mąż, który opiekuje się ich dzieckiem, może być pijany. Nie czekając ani chwili, mundurowi wybrali się pod wskazany adres. Obawy kobiety na miejscu potwierdziły się. Troska o bezpieczeństwo swojej pociechy i chronienie jej przed zagrożeniem to podstawa odpowiedzialnego rodzicielstwa. O tym fakcie zapomniał jednak mężczyzna, który zajmował się swoją córką. Po godzinie 21 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Żorach otrzymał wezwanie od zaniepokojonej matki. Chwilę wcześniej rozmawiała ze swoim mężem, który sprawował opiekę nad 2-letnią córką i miała podejrzenia, że może on być nietrzeźwy. Obawy kobiety niestety potwierdziły się. Policjanci, którzy niezwłocznie udali się na miejsce, potwierdzili ten stan, iż mężczyzna jest nietrzeźwy. Miał aż prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Ze względu na to, iż sama zgłaszająca nie mogła zaopiekować się dzieckiem, do tej opieki wyznaczyła swoją rodzinę, która zaopiekowała się córką. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, jeśli mundurowi podczas śledztwa ustalą, że ojciec naraził swoje dziecko na utratę życia i zdrowia. Policja również apeluje do rodziców o to, by opiekując się dziećmi nie spożywali alkoholu, bądź czynili to w taki sposób, by jeden z opiekunów był całkowicie trzeźwy. Święta wielkanocne to czas spędzony w gronie rodziny, jednak jest to także czas wzmożonego ruchu na drogach spowodowany odwiedzinami najbliższych. Śląska Policja apeluje o ostrożność oraz bezpieczeństwo, między innymi na drodze, a policyjne patrole będą to weryfikowały. Święta to czas wyjazdów, dlatego nad bezpieczeństwem na śląskich drogach będą czuwać policyjne patrole drogówki. Na drodze należy zachować szczególną ostrożność, tym bardziej, że pogoda może dołożyć swoje 3 grosze. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, a z tego co tutaj synoptycy informują, to ma być lekkie załamanie pogody, więc będzie prawdopodobnie ślisko, więc tym bardziej powinniśmy zwolnić i dostosować prędkość właśnie do swoich umiejętności i warunków panujących na drodze. Oczywiście policjanci będą zwracać uwagę również na stan techniczny oraz na to, czy kierujący pod wpływem alkoholu nie prowadzą swoich pojazdów. Rozpoczynamy wzmożone kontrole na wszystkich drogach Śląska, aby wszyscy, którzy chcą dotrzeć do swoich znajomych podczas tych świąt Wielkiej Nocy, mogli to zrobić bezpiecznie. Święta to także czas dla złodziei, którzy nie próżnują. Chwalimy się w internecie. Niestety chwalimy się przed. Mówimy, że się pakujemy, że właśnie wyjeżdżamy, że jesteśmy w trasie. Taka nasza sugestia, że może by warto się zastanowić i te zdjęcia wrzucić gdzieś tam po naszym powrocie już. Wtedy można rzeczywiście pokazać, gdzie byliśmy, pokazać fajne
miejsca, komuś znajomemu również te miejsca polecić. Natomiast no, na pewno nie będzie to sygnał dla złodzieja, że może wejść do domu, do mieszkania i w tym momencie, kiedy nas nie ma, rzeczywiście zająć się tym naszym mieszkaniem w taki sposób dla niego tylko właściwy. Zachowajmy szczególną ostrożność w te święta, ale i nie tylko. Dziś Wielki Piątek to dzień, w którym katolicy wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Dziś nie ma w kościołach mszy świętych. Wielki Piątek, liturgia i nabożeństwa w tym dniu nawiązują do wydarzeń sprzed ponad 2000 lat, które rozegrały się w Jerozolimie. Dziś w kościołach nie są odprawiane msze święte. Wieczorem odbywa się za to liturgia męki pańskiej. Wieczorem liturgia męki pańskiej i to jest ten moment, kiedy myślę, że warto zwrócić uwagę, właśnie czytamy mękę pańską według świętego Jana, później adorujemy krzyż. Warto też, myślę, pamiętać, że liturgia rozpoczyna się leżeniem krzyżem przez celebransa. My inni wierni oddajemy właśnie taki pokłon, gdzie właśnie razem z głównym celebransem też uniżamy się, tak jak kiedyś uniżył się Pan Jezus. No i później ten taki bardzo trudny moment, czyli moment złożenia ciała Pana Jezusa do grobu i adorujemy Boży Grób. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Katolicy nie jedzą mięsa, dorośli ograniczają posiłki do 3 w ciągu dnia, jednego do syta i 2 lekkich. Post to wyraz naszej wdzięczności Jezusowi za to, że umarł za nas na krzyżu. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa nieprzerwanie od 51 dni. W ucieczce przed wojną granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 2,5 miliona Ukraińców. Dla większości z nich barierę stanowi brak znajomości języka polskiego. Dlatego na antenie naszej telewizji od najbliższego wtorku ruszają lekcje języka polskiego dla Ukraińców. Cześć przyjaciele! Co słychać? Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Не розумієте? Вже перекладаю. Привіт, друзі! Як там ваші справи? В ролі навчителя Катерина Бохарнікова. Замість салі лекційної – телевізійне студіо. До того табліця, фламастри і огром відзи до переказання в простий і приємний спосіб. Так буде виглядав польський з Катериною, чили лекції язика польського для українців. Букви. Зараз подивимося, як це виглядає. Lekcje będą emitowane od poniedziałku do piątku. Pierwsza z lekcji o 10.30, kolejna o 11.00. Każda z lekcji to około 30 minut porcji wiadomości przekazywanych w języku polskim i ukraińskim. Хочу вас урочисто повідомити, що вже від найближчого вівторку ми починаємо базовий курс польської мови. Już niebawem się spotkamy. Дуже скоро зустрінемося. Malowanie jajek, strojenie koszyczka, a może jednak ostatnie porządki zostały do zrobienia przed świętami. Sprawdziliśmy, co mieszkańcy aglomeracji śląskiej zostawiają na ostatnią chwilę. Trzeba w domu posprzątać przede wszystkim, nie? Oczywiście żona swoje kuchnie, nie? Ogarnęła. Przygotowała jakieś ciasta. No i zakupy, wszystko. Trzeba się zorganizować i podzielić na raty, żeby po prostu podołać, bo to już nie te lata. Bez sprzątania się nie obejdzie. Mogą już być święta. Nie mam jeszcze zakupów zrobionych, szczerze powiedziawszy. Pracuję, idę z przedszkola, także dopiero po południu planuję zakupy. Gotowe. Dużo skromniej niż w innym roku, no bo wiadomo, że mimo, że trzynastka przyszła, to inne są ważniejsze. Wydatki, drogo jest ogólnie. A tak trochę jajka pomalować i w zasadzie to by było wszystko. Życzę zdrowych, pięknych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim zdrowia. Nie wiem, nie obiadać się za dużo. Spokoju i miłości. I pokoju, nie, żeby zaistniał pokój na tej ziemi. Spokoju przede wszystkim i zdrowia. Przede wszystkim zdrowie, żeby pandemia się skończyła. No i wojna na Ukrainie. Przede wszystkim to, żeby był spokój, pokój i zdrowie. Według moich lat to najlepiej to życzyć dużo zdrowia. Nie? No i szczęścia w życiu codziennym. Spokoju. To jest najważniejsze. Zdrowia. No i
oby nam się dobrze wiodło. W niedzielę i świąteczny poniedziałek zapraszamy na specjalne wydanie programu. W czasie na Wielkanoc porozmawiamy o pisankach, tradycjach, świątecznych przysmakach i przede wszystkim o istocie świąt Wielkiej Nocy. Będzie kolorowo, zabawnie, ale przede wszystkim merytorycznie. Właśnie jego męka, śmierć i potem zmartwychwstanie, to przyniosło nam zbawienie, czyli tę wspaniałą perspektywę dla nas życia w wieczności, życia przy boku samego Boga. Stąd ta prawda wybrzmiewa bardzo mocno, najważniejszą jest i najbardziej uroczyście ją celebrujemy. Na stole wielkanocnym jako śniadanie znajduje się wszystko, co u nas niesie się w koszyczku jako święconkę do kościoła. Czyli znajdują się tam tradycyjne nasze jajka, jakieś babeczki, jakaś szyneczka, najlepiej jak to jest taka swojska wędzona, no i no kiełbaska biała. Kiełbaska biała do grzania, nie? Pisanka jest malowana woskiem, czyli pisana po jajku, a kroszonka to są jajka wykonane techniką rytowniczą i to są te, które tutaj mamy. One są wydrapane nożykiem. Zapraszamy na świąteczny program Czas na Wielkanoc już w niedzielę o godzinie 8 oraz 13, a także w poniedziałek wielkanocny o 9 oraz 16. Polska oficjalnie została gospodarzem Mistrzostw Świata w siatkówce w 2022 roku. Turniej początkowo miał odbyć się w Rosji, ale w związku z agresją tego państwa na Ukrainę podjęto decyzję o zmianie miejsca rozegrania imprezy. Polska oraz Słowenia na przełomie sierpnia i września obejmą rolę gospodarza siatkarskich Mistrzostw Świata. Bardzo dużą rangę tego wydarzenia podkreślił premier Mateusz Morawiecki. To rekordowe tempo, w którym musimy przeprowadzić wszelkie prace organizacyjne, operacyjne. Ale sport przecież jest od tego, żeby bić właśnie rekordy. I także tutaj do tego dzieła zaprosiliśmy naszych wypróbowanych przyjaciół, Słowenię. Rozmawiałem z panem premierem Słowenii, który bez wahania podjął się również tego wyzwania razem z nami, organizacji Mistrzostw Świata Mężczyzn w siatkówce. Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki, zaznaczył zaś, że odebranie Rosji prawa do organizacji najważniejszej imprezy siatkarskiej zostało zauważone, a szeroko rozumiany zamierzony skutek został osiągnięty. Wiemy po reakcji strony rosyjskiej, że sport jest ważny i że odebranie Rosji prawa do organizacji dużych imprez sportowych, takich jak finał Ligi Mistrzów, jak wykluczenie Rosji z możliwości rozgrania meczów barażowych, o awans do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, które będą rozgrywane w tym roku, czy właśnie odebranie im prawa organizacji największej tegorocznej imprezy, która miała odbywać się w Rosji, czyli właśnie Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, została przez Rosjan zauważona, że to Rosjan boli. To zwykłych Rosjan, czyli dokładnie tych odbiorców sankcji, do których chcieliśmy trafić w pierwszym rzędzie, po to, aby być może i w Rosji w społeczeństwie rosyjskim doszło do pewnych zmian. Miana najlepszej drużyny globu bronić będą Polacy, którzy 4 lata temu w wielkim finale wygrali z Brazylią. W raporcie teraz czas na informacje z kraju i ze świata. To już 51. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 8 bezskutecznych ataków w Donbasie. Jak przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, agresorzy próbowali zająć Rubiżnę i Popasną w obwodzie ługańskim. Ukraińcy odparli wszystkie szturmy. Inflacja w marcu wyniosła 11%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik jest tym samym najwyższy w tym wieku. W ciągu roku towary podrożały o 11,6%, a usługi o 9,1%. Najszybciej drożała mąka, pieczywo, mięso wołowe, drób oraz oleje i tłuszcze. Rosyjscy żołnierze wykopują zwłoki i zakazują nowych pochówków w oblężonym Mariupolu. Celem takich działań jest zacieranie śladów zbrodni wojennych, przekazała dzisiaj Rada Miasta. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która przewiduje m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji. W raporcie to już wszystkie informacje. Zapraszam jeszcze na powtórkę porannej rozmowy z księdzem Palotynem Waldemarem Pawelcem, od 19 lat posługującym w Kijowie. Zachęcam też, abyście Państwo z nami spędzili te święta. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy świąteczną ramówkę z premierowym programem Czas na Wielkanoc. W imieniu całej redakcji telewizji TVT życzę Państwu pełnych radości, nadziei i spokoju świąt Wielkiej Nocy. W raporcie widzimy się we wtorek. Do zobaczenia.